Bogdan, może nie normal, hard chociaż może. Czy nie? No jak chcesz, dawaj, żebyś harda. W końcu też coś zarobił, nie? No tak, uciekniemy, to zarobimy. Tak czy siak, 30-60 sekund się upatrzy i dopiero atakuje. Jak zacznie biegnąć, to jest atak. Tak ktoś napisał. Oho. No. My jako mumie nie możemy atakować tego. Dobra, no to co? Ejbi, dawaj, Ridi, lecimy z tym koksem. Dobra. Trzeba się troszkę zabawić, to nie wyżycie. Mamy 22 minuty do zimki. No to idealnie. Akurat mapkę zrobimy. Dobra, akurat mapkę zrobimy, więc tralalala. Odpalaj to. A jaką mapę dałeś? Małą? Małą, to dobrze. Dobra, czas na eksperckie polowanie na potwory. Nie wiem, czy wiecie, jesteśmy ekspertami, jeśli chodzi o tą grę. Ja widzę, Junior, że się wkręciłeś, co nie? Stary, ty nawet nie wiesz, jak ja mam ochotę w codziennie to napierdalać, ale sobie powiedziałem, że nie zrobię tego samo, co z fazmofobią i nie będę grał bez ekipy. Żeby, wiesz, żeby potem nie było takiej sytuacji, że ktoś będzie chciał zagrać i ja będę, kurwa, wiesz, 600 leveli nad nim, nie? No, czyli standard generalnie. Taki dlatego jesteś. Tym razem powiedziałem sobie, że tak nie zrobię i dlatego tak nie robię. Kurczę, i gram maksymalnie wiecznie. No to teraz mnie zaskoczyłeś. Dobra, nie ma co tracić czasu, chodźcie, Polu, idziemy na tych gałganów. Odpal tylko, zobacz tylko, jakie zadanie mamy i lecimy. A to możemy zobaczyć w dzienniku, wiesz, jak zejdziemy, to na spokojnie. A, no w sumie możemy, ale ja zawsze lubię spojrzeć na monitorek. Dobrze, to ja sobie jeszcze frytki powiem, bo mi kobita przywiozła maka. Złoto, musimy tak. Tymczasem moja dieta. Czyli zwykła mumia, ukryty skarb musimy zrobić, poza jaki tym to co zawsze. Koktajl wiśniowo-czekoladowy. No, dobra, czyli generalnie musimy zwykłą mumię i zrobić ukryty skarb tak naprawdę. Dobra, Abby, chodź, idziemy. Mhm. Dobra, chodźcie, gałgany, idziemy na małą penetrację. Nie ma co... Nie gałganie, gałganie. A, jak się skonfundował, co się stało? No właśnie, tak się zastanawiałem, co coś najlepszego wydarzyło, a to taki surprise. Dobra, penetration, zaczynamy przygodę, myk, myk, myk. Szukajcie treasure, mamy ten, wejście do tego Bogdana, w sensie do... O, szczepy są. Do typiara. Dobra, znalazłem relikt, kartkę papieru do podcierania się. Co daje ta kartka papieru do podcierania się? Zaraz sobie odpowiedziałeś, do podcierania się. Mam pieniądze i mam dwie dźwignie, wiesz co? Dwie dźwignie masz? To zajebiście. O, znalazłem! Znalazłem skarb, w sensie wejście do pokoju. No, tak, dobrze. I zrobiłem już fotę jak coś. Dobra. Dobra, zrobiliśmy wszystkie zadania, teraz tylko trzeba znaczy wszystkie zadania poboczne, trzeba tylko teraz do wody się poznać. Do wody, jak będziemy do wody mieli, no to już się w sumie. Jest reanimacja i są głosy, jest reanimacja i głosy, jakby co? Dobra, jeszcze coś masz? Jeszcze nie, na razie nie, a znaleźliście skarb? Tak, skarb został już znaleziony i spenetrowany. Dobra. Ta radioaktywność tak se działa. W ogóle nie ma radioaktywności. Rzadko się w ogóle zdarzy, żeby była radioaktywność XD. Ja drogę z kompensą była. Siema, siema. Tam po drugim wejściu nic nie ma, tam nic nie ma, tam nic nie ma, bo już to byłem. Jak będzie magnetyczność, to będzie mieli już. Okej. Gdzie jesteś, faraonie? Radioaktywności jak zwykle, kiedy sprawdzam, to nie ma, ani trochę. Radioaktywności. Nie wiem, od czego to zależy. Nie słyszałem tumba, wiesz? Nie wiem, czy słyszałem, że otwiera grobowce, wiesz? Ja nigdy nie widziałem, nie złapałem takiej prawdziwej radioaktywności.
Chyba nie ma radioaktywności. Taką pas zapałem kiedyś. Mi się wydaje, że tego duszka trzeba radioaktywnością wiesz sprawdzać. Myślisz? Gasi latarkę. Dobra. Tak. Deka. Dobra, otwieraj. Git. Pamiętamy, gdzie jest wejście? Kurwa. Dobra, wynosimy się stąd. Chuj! Nie! Nie da rady. Zawsze umieram. No przecież to jest nienormalne. Za każdym razem umieram. Ani razu nie uciekłem z tego rąbanego grobowca. Co ja ci poradzę? No żeś wybiegł teraz, jak akurat trafiłeś na tego, na którego trzeba uważać, jak się chodzi, nie? A ty, Abis, że jeszcze też umarłeś? Nie, to nie ma sensu, żebym ja w to grał. Przecież ja nigdy nie zarobię, tu nawet na ścierkę nie zarobię. To was pozabijam chociaż. Nie rób tak. No przestań! No tam... kurwa, no... No niestety, AB. No kurwa, no zakopujesz się, że mi nie proszę, że ty mi was też zajebę. No byłem złą mumią, taki był, miałem zasady, co mogę zrobić? Co nie? Tak działają właśnie mumie. Wychodzę, a nie wyjdę. Co tam, Apeson? Idę do niego, żeby mnie spalił. Możemy wziąć go na solówę. Spal mnie, bo mi się nie chce. O, najbliższy. Ho, na solo! No... Nie wiem, czy pokonasz potężną mumię Bladeusza. No, czekam to na ciebie. Boisz się pewnie, co nie? Boisz się? Nic dziwnego, że czujesz strach. Jestem w końcu potężny. Co robisz, Junior? Że zdążyłem cię w ogóle, zanim mnie spaliłeś, to zdążyłem cię dobić. Ale ewidentnie Egipt mnie nienawidzi po prostu. Ja nie wiem. Nie, no po prostu stary, nie wybiegaj tak od razu. Aha, no nie wiem, no. No może i tak. Bo wiesz, nie wiemy przeciwko komu walczymy. W tym wypadku wystarczyło cicho wyjść, nie? No wiem, ale kurde, myślałem, że szybko do wyjścia pobiegnę. Ale przecież trzeba najpierw dźwignię. No ale z drugiej strony jedna osoba tak naprawdę może wcześniej już do wyjścia pobiec, żeby na mapce mówić ludziom, gdzie co jest. W sumie jedna osoba może wybiec, albo dwie osoby, albo możemy się... A na mapce widać, gdzie jest dźwignia? Nie. Nie widać? Chyba nie jestem pewien. Ale możemy też na przykład zrobić tak, że się przed otwarciem rozdzielamy. Mhm. I wtedy dwie osoby już będą szukać od razu dźwigni, nie? Kumam. No nic, dobra, lecimy jeszcze jedną rundkę? Jasne. Podobno Leo Kutno mówi, że jak otwieramy Inner Tomb, to wiadomo już jaki jest boss. Ale to przecież... Jak to? No, czyli jeśli otwieramy dekana, no to znaczy, że to jest chyba po prostu dekan. O. No nie wiem właśnie, bo mi się wydaje, że ja wczoraj miałem różne. Dekan, ślepy i mocny słuch. Radhos, mumia. Co tam jeszcze jest dalej takiego? Orfos. No. Orfeusz jest i Nekros. Ja cię kręcę. Nekros to jest ten z łańcuchami w takim razie. Ofris to jest Bogdan. No dobra, to przynajmniej będziemy wiedzieć. A nie, Ofris to jest chyba ta. Ofris to jest mumia. Nie, mówiłem podobno, Radhos to jest mumia.
No dobra. Wydaje, że nie od tego to zależy. No nie wiem, piszą mi... Ja tak zauważyłem, że no mieliśmy chyba dwa razy tego samego, a byli były różne. No właśnie był ten sam chyba. No nie wiem, zobaczymy teraz. No dobra, no. To można tak zobaczyć, że po prostu przygotujemy się i zobaczymy teraz, czy tak jest. No. Nie wiem, ja radioaktywności nie biorę, bo to jest... radioaktywność mija się z celem tak naprawdę, bo nigdy jeszcze praktycznie się nie przydało to. Dobra, chodźcie, gałgany. Otwieram. Gather evidence of remains? Co to chodzi? No mi się wydaje, że dzisiaj nekrosa mieliśmy dwa razy i były różne. Ej, o co chodzi z tym trzecim zadaniem? Poczekaj, bo zgłupiałem. Z trzecim. To trzeba gather of remains, czyli właśnie zrobić zdjęcia mumii. A, po prostu. Takiej zwykłej. Mhm. A, okej. Okay. Mamy już zdjęcie mumification room, co? Co tam nie było? To kamyk spadł, kamyk spadł. Dobra. I dawaj blady, je biegniemy dalej. Znaczy z tego co widzę mumification znalazłeś tylko, więc zdjęcie mumii nie mamy. Tak, ale mumification też znalazłem, także spoko. Ale nie ma zaliczonego zadania. Czyli ten boss room. W sensie nie ma zaliczonego zadania za zrobienie zdjęcia mumii. Ale tam mumification room jest zrobione. Ale te, a te wyżej? Żeby zrobić mumii zdjęcie. To jeszcze go nie robiłem. A, okej. Okay. Robiłem mumification room. Dobra, bo nie dogadaliśmy się. Tak jest. Takie zawalające się jakby góry to jest Santa Morse. Tak, jak te, tak jakby ci coś na łeb się sypało, nie? Jak masz? No, tak, dobra. Dobra, właśnie, bo teraz już w sumie zadanie wszystkie mamy, musimy tylko ten. Ewentualnie możemy ten treasure rooma poszukać, jeśli jest. A i może by nie być taka... nie ma, wiesz? Wydaje mi się, że nie ma treasure rooma, bo nie ma dźwigni w ogóle. No to tak naprawdę zostało tylko ewidencje do wytegowania. Wyłączę mi latarkę. Ta, wyłączę latarkę. I gada. Na czym polega zawirowanie kompasu? Po prostu się kręci mocno, szybko. Chuj, mumia. Mumia. Mumia, co to jest? To jest jakiś dowód? No teoretycznie reanimacja. No to mamy znowu... To teoretycznie. No to jeśli tak, to mamy dekana i dekan to jest ten ślepy. To poczekaj, to może byśmy się rozstawmy lepiej, żeby mieć chyba przy dźwigni w takim razie. Tutaj jest. To poczekaj, rozstawmy się jakoś lepiej. Jest dekan, bo słyszałem to co? Masz ja też miałem. Ej, to może rozstawmy się jakoś lepiej. Ja zostanę za połową, bo mam opana, zrobię zdjęcie i bez artefakta, wy już zaczniecie szukać wyjścia, dobra? I wystarczy, że będziecie chodzić po cichu, nie na kucaku. A może ja pójdę do bazy i będę na mapkę patrzył? Dobry pomysł. Też możesz, ale nie będziesz mogli z tobą rozmawiać, bo on będzie nas słyszał. Nie będziecie mnie słyszeć? Jak będę... My ty nie będziesz nas słyszał, bo nie będziemy mogli gadać z tobą. Aha, czy nie ma zasięgu wtedy? Jest zasięg, ale będzie nas słyszał i nas znajdzie. A, o to chodzi, dobra, w ten sposób. Dobra, otwieram. Dobra, dawaj, otwieraj. Dobra, chociaż raz przeżyję, zostając w bazie. Zostajesz w bazie? No w sensie będę na mapce patrzył. Ale... Ej, gotowy do szukania? Gotowy. No. Znalazłeś dźwignię?
Tak, kurde, jak łatwo, świetna robota, Ibi. No. Jedyny sposób, żeby nie zginął w Egipcie, to jest wyjść wcześniej. Dobra, czekam na nas przy wyjściu. Albo dobra, pójdę do mapy zobaczyć, jak mi idzie w sumie. Nie ma sensu, żebym przy wyjściu na nich czekał bezpośrednio. Na wszelki wypadek weźmy pochodnie, gdyby komuś strzeliło do głowy, żeby próbować mnie zabić jako mumia. Gdzie tu jest wyjście? Cholera wie. Mapa jest beznadziejnie skonstruowana. Chyba, że to jest wyjście. Czy wyjście to ten żółty kwadrat? Cholera wie. Jak tam udało wam się wyjść? No i klasa, wiedziałem od samego początku. Możemy zdjęcie zrobić jak chcecie, jeszcze możemy mu zdjęcie zrobić. To więcej hajsu będzie. Włożę tylko RC. Dobra, to zróbmy zdjęcie. Dobra, dawajcie, to szybka fota i ten. No. Zrobimy szybką fotę, tralala. I wiecie, gitara siema będzie. No, nareszcie. Tylko chodźcie, będziecie mi... I co? I był ten ślepy? Nie no, nie no, był ten ślepy, no. Tak, był ten ślepy, tylko uważajcie, bo może też tutaj wchodzić. No, krótko mówiąc... Oczywiście tak to działa. No. Jest tutaj. Jest na dole, jest na dole. Zróbmy fotę. Na środku jest. Masz? Dobra. Mamy to. Dobra, zawijamy się. Mamy to. Kurwa. Łatwiutko. Lamus, a nie potężny ten, potężny potwór. Lamus z Wąchocka? Tak potocznie się chyba nazywa, tak mi się wydaje. Tak jest. Na jakim poziomie trudności graliśmy? Na hardzie? No, na hardzie? Czy na czym graliśmy? Zaraz zobaczę, nie jestem pewien. No, fajnie by było, jakby to był hard, no bo wiesz, trochę się namęczyłem jednak, żeby ten upolować go. No, ty się namęczyłeś, kurwa. No, namęczyłem się. Zaczął mi się dźwignia obok mnie zespiła. Chodzi na to, że tak on jest najsłabszy. Ta dźwignia się po prostu pojawia w losowym miejscu. I na jakim poziomie? 71 golda? Na hardzie robiliście. Ale 71 golda, no trochę bieda, szczerze mówiąc. No nadal. Bo to mała mapa, nie? Bo to mała tak, mapa. Tak, więc co dostałeś? Ja dostałem 62, chociaż ty nic nie robiłeś. Ja mam 335. Nie, no nie wierzę, że przecież ja nigdy nie zarobię na nic fajnego, jak ten. Zarobisz, nie martw się. A co daje ci lepszy, nie wiem, na przykład torcz? Lepsza, ty masz lepszy torcz na przykład? Tak, mam dwójkę torcza, a po prostu dłużej się pali. No kurwa. Metal detektor, faktycznie. Tablet. Radar sensor? A co jest radar sensor? Nie sprawdzałem jeszcze radar sensora. A nie, radar sensor to jest, że masz większą mapkę jakby, nie? Ale to jak ja jestem hostem, to macie mój, więc ja już mam ulepszone, nie? Że po prostu jest większa mapka widoczna na ekranie. Okej. Czyli w sumie... Ale jeszcze jest radar sensor, czy... Ty kurde, czekaj, bo są dwa radar sensory. Radar system i radar sensor. A, to mi się pojebało. Radar sensor, nie wiem do czego służy, jeszcze nie sprawdzałem, jeśli chodzi kurczę, o radar. Kurczę, no, ale można nie sprawdzić. Źle. Czekaj, to już kupuję i sprawdzimy. Chyba, że już idziecie na tego, na... No, w sumie zaraz będziemy zaczynać tą zimkę. No, już nie zagrałem. Radar sensor ustawiasz jako item i widzi bossa jak lata. Czyli to jest takie chyba widzenie, że możesz zobaczyć, gdzie jest boss, czy coś takiego. Czyli jedna osoba po prostu wtedy w wannie siedzi i mówi, gdzie jest ten boss. Ja tylko na chwilę, bo o 4 rano muszę wstać. No fajnie, że chociaż na chwilę wbiłeś. Ale to wtedy tylko tym, co jest w bazie, nie? Mówi. No tak. Mm. No to spoko, kurde, zajebiście. Zastanawiam się, czy pobierać tego Wintera. Ile on zajmuje, ten Winter? Niedużo chyba, nie mi się wydaje, że niedużo. Tak, na czuję z tego, co pamiętam. To dużo Winter chyba nie zajmował. Teraz zobaczę. Czy będzie dzisiaj Green Hell? Nie, dzisiaj Green Hell nie będzie, bo nie ma Wikusi. Mhm.